Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego Głosu z Twojej Piwnicy. Dzisiaj do testów mam Renault Safrane, nie wiem jak to się czyta, no ale taki segment E z Francji, który wygląda jak Laguna. A ja mam na sobie maskę, wszyscy kupują, no to ja też sobie kupiłem, tylko to chyba nie taka jaka powinna być. Zdarza się. Fura, którą Wam dziś pokażę, jest o tyle ciekawa, że ma naprawdę bardzo dobre wyposażenie. Sporo gadżetów, silnik V6 i, uwaga, obecnie kosztuje tyle co ładny Polonez Caro. Serio, oba te auta produkowano w tych samych latach i wtedy ich ceny różniły się kolosalnie, a teraz przyzwoite Safrane z dobrym wyposażeniem kosztuje tyle co ładny i zdrowy Polonez Caro, czyli okolice 4, 5, może 6 tysięcy złotych. Pojebane, nie? Spróbuję Wam wytłumaczyć, dlaczego tak jest. A, i do tego Renault Safrane rozmawia z kierowcą, co również Wam pokażę. Zacznijmy tradycyjnie od początku, czyli co to takiego jest to trochę luksusowe Renault. Tak, nazwałem je w tytule luksusem, ale to pojęcie względne. W końcu to segment E, czyli poziom merca E-klasy, a nie S-klasy. Więc było tak. Francuzi mieli model 25, ładnie zaprojektowany, ale nieco już podstarzały, z szeregiem ciekawych i innowacyjnych rozwiązań, który jako tako się sprzedawał, ale skutecznie psuł opinię marki, bo notorycznie i wrednie się jebał. Renault postanowiło więc, że w dużej mierze będzie kontynuować ideę z poprzednika, ale poprawi ogólną jakość auta. Tak oto w 1992 zadebiutowało Safrane ze stylistyką, która wyznaczyła potem kierunek dla choćby Laguny 1. Z poprzednika przeniosła trochę bajerów we wnętrzu, silniki oraz założenia. Otóż Renault miało sprytny pomysł. Mercedes i BMW dominowały w segmencie E ze swoimi standardowymi sedanami. Renault nie miało odpowiedniej reputacji, by stawać do napierdalania się z Niemcami na pięści w kategorii sedanów, więc postanowiło, że uderzy do klientów szukających czegoś innego. Dlatego Safrane było notchbackiem względnie liftbackiem. W skrócie, trochę wyprzedziło obecny trend w klasie D i miało klapę bagażnika podnoszoną razem z szybą. Francuzi po prostu nie marnowali przestrzeni w aucie jak ci nudziarze Niemcy. Do tego ci pajace z RFN w momencie wprowadzenia Safrane nadal nie robili składanych kanap. Patrz chociażby W124 sedan. Teraz uwaga, zaskok. Faktycznie Renault poprawiło jakość. Faktycznie były też początkowo chwalone te nowe Safranki. A potem wyszło, że znowu coś zjebali i skrzynie automatyczne często gęsto zeszczywały się olejem bez ostrzeżenia. Brawo. Natomiast manuale miały problem z tym, że były sterowane elektrycznie i działało to chujowo. Czemu mnie to nawet nie dziwi, przecież to Francuzi. Na 5 dobrych pomysłów muszą mieć przynajmniej 3 bardzo złe, a potem dołożyć jedną lub dwie upierdliwe usterki. W 1995 chłopaki Francuzaki wprowadziły facelift, który przyniósł nie tylko odświeżoną stylizację, już srogo przypominającą Lagunę 1, ale także wymianę gamy silnikowej. Nie to, żebym twierdził, że francuskie motory są chujowe, ale dziwnym trafem większość gamy została zmieniona na jednostki Volvo. Ciekawe dlaczego. Rozpoczęto też montaż zagranicznych skrzyń automatycznych. Najpierw Aisin Warner, potem także ZF. Poprawiono wybierak w manualach. A potem z biegiem lat produkcji zubażano, na przykład wywalając opcję regulowanych tylnych siedzeń. Te nerwowe ruchy oczywiście chujdały i w imię zasady raz się przegrywa, a raz się przegrywa, Renault wycofało w 1999 Safrane kompletnie pokonane. Auto sprzedało się gorzej od owianego złą sławą 25. Dlaczego? Cóż, odpowiedź dotyczy nie tylko średnio sensownych decyzji czy problemów z awariami. Po prostu w latach 90. czasy zwykłych marek w segmencie E zasadniczo się kończyły. Klient na takie auta chciał się wyróżniać na ulicy, mieć coś premium, a nie wóz, który zostanie pomylony z plebejską Laguną. Obecnie ten mechanizm hula już na pełnej kurwie. Myślę, że dlaczego Toyota stworzyła dawno temu Lexusa, a Nissan ma Infiniti? A na przykład Citroena wydzielono oddzielny brand o nazwie DS. Klienta bardziej od wyposażenia i osiągów interesuje to, czy jego auto nie ma kurwa tego samego znaczka, co jakiś tani kompakt dla mas. Durne jak nie wiem, ale tego chcą klienci. Auta są za tanie, ich posiadanie nie jest nijak nobilitujące, stąd ta cała ofensywa premium. Tymczasem wróćmy do Safrane i jego stylowy. Wóz, który testowałem, to sam koniec produkcji, 98 albo 99, już nie pamiętam. Powiedzmy to sobie wprost. Każdy mniej zorientowany nazwie to auto dziwną Laguną. To największa bolączka Safrane. I to pomimo tego, że jest wozem bardzo dobrze zaprojektowanym. Bez specjalnej finezji, ale proporcjonalnym. Taka typowa stylistyka dla drugiej połowy lat 90. Czyli zaokrąglanie wszystkiego co się da i zwrot w stronę mydelniczkowatych aut. Nie ma tu zbyt wielu smaczków stylistycznych. Tak naprawdę warto tylko zwrócić uwagę na tylne światła, których czerwona część zachodzi na klapę. Jako taką ciekawostką jest też obecność świateł z oddzielonymi jakby soczewkami zamiast wówczas nadal jeszcze popularnych zwykłych odbłyśników. Poza tym typowy francuski brak spójności. Otóż, fronty Safrane różniły się między wersjami. Tutaj mamy jedną z bogatszych, więc grill ma nawet chromowany dodatek, zresztą jedyny na całym aucie, a klamki są z biedackiego czarnego plastiku. Co do kurwy. V6, segment E, szmery, bajery i kurwa czarne klamki. Już nawet Polonezy Caro Plusy miały je lakierowane. Co do korozji, to o dziwo nie ma tragedii. W przeciwieństwie do np. Mercedesów okularów z podobnych lat, Safrane zazwyczaj są dość zdrowe. Dość nie znaczy zupełnie. Ruda jak najbardziej je opierdala, choć nie tak intensywnie. Dobra, nadwozie jest nudne jak flaki z olejem i tak za długo o nim pierdolę. Zajmiemy się tym, co jest w Safrane najciekawsze, czyli wnętrzem i wyposażeniem. Projekt deski jest całkiem niezły. Oczywiście jak przystało na tamte czasy, absolutnie wszystko musiało być obłe i bułowate, co przy okazji zabiło zupełnie finezję. No niestety, to francuskie auto, w którym jest jakoś tak dziwnie nudno i poprawnie. To trochę tak, jakby kazać Da Vinciemu malować gówniane landszafciki bawarskich wiosek. Niby widać, że robił to ktoś, kto ma większe ambicje, ale tandetne ramy bazarowego dzieła nie pozwoliły mu rozwinąć skrzydeł. Przez to wyróżnia się tylko sekcja zegarów, przeniesiona w pewnym sensie z Renault 25. Podobnie jak tam są osadzone głęboko, a nad nimi znajduje się wystający, nieco kanciasty daszek. Niestety nie ratują sytuacji. 25 miał rewelacyjnie piękne, kanciaste wnętrze, a Safrane poza tym daszkiem wygląda, jakby ktoś projektował je za pomocą generatora generycznych bułowatych wnętrz do aut segmentu E. Dlatego obowiązkowo poza bułowatymi kształtami są tu też tony plastiku i pseudodrewniane listewki. To taki standard drugiej połowy lat 90. Co tu wiele mówić, te listewki udające drewno w każdym aucie starzeją się strasznie chujowo. Mimo wszystko, żeby nie było, stylistyka nie łapie za jaja, no ale jest w porządku. W sensie, te bułowate kształty i plastik powodują, że co drugi wóz z końca XX wieku wywołuje u mnie odruch wymiotny po spojrzeniu na deskę. Tu tego nie ma, czyli duży plus. Ale chuj tam z wyglądem, jedziemy z pokładowymi ustrojstwami. Zacznę od mojego ulubionego bajeru, syntezatora mowy. Gadający komputer pokładowy pojawił się już w 25, a tutaj został dodatkowo rozwinięty. Samochód sam powie ci o błędach i usterkach, co we francuskim gracie musi być przydatne. Nawet przypomni o zapięciu pasów. Jeśli nie dosłyszałeś albo byłeś zajęty czymś innym, np. opierdalaniem bagietki, możesz przyciskiem REP kazać powtórzyć wszystkie komunikaty. Głośność można oczywiście regulować. Softer, softer, louder, 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 softer, 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 louder, louder. Watch out, your seatbelt is not fastened. Louder, 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 softer, softer. Softer, 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 softer. Watch out, your seatbelt is not fastened. A teraz proszę o oklaski, bo własnoręcznie spasowałem stopami animację do tej muzyki, a nigdy w życiu wcześniej nie robiłem żadnej grafiki 3D. Uznajcie to za ten special na 100 tysięcy subskrypcji, co to go nigdy nie będzie. I oczywiście usuńcie subskrypcje, bo jest ich za dużo. Na tym nie koniec tego, co może do kierowcy powiedzieć ten samochód. W tej wersji jest też nawigacja satelitarna Philipsa. Taka najprostsza, którą odpala się z płyty CD wsadzanej pod deską od strony pasażera. Generalnie ma to do siebie, że oryginalnych płyt z mapami już zasadniczo nie ma, a piraty nie zawsze chcą działać. Jak zadziałają, to system ma tendencję do wieszania się i nieogarniania gdzie jest. Na mapę, a nie mogę na waypointy ani nic i on dalej pokazuje moczydłoską, na której nie jesteśmy. No bo nie może wczytać aktualnej mapy, więc nie wiem na jakiej ulicy jest. Doskonale. Nawigacja z pirackiej płyty. Problemy Renault. Znaczy rozumiem, że chyba się nam nie uda skorzystać. Z nawigacji chyba wątpię. Pewien wpływ na to może mieć fakt, że mapy dostały ostatnią aktualizację tak mniej więcej 13 lat temu i system nie wie o wielu zmianach, na przykład w Warszawie. Zresztą co za różnica, skoro i tak się wiesza. Ale w końcu udało nam się uruchomić to gówno i postanowiliśmy sprawdzić, jak taka przedpotopowa nawigacja z kompletnie nieaktualnymi mapami poradzi sobie z poprowadzeniem nas z warszawskich Odolan na Ursynów. Oczywiście auto nie wiedziało choćby o istnieniu obwodnicy Warszawy i związanych z nią przebudowanych np. Alei Jerozolimskich. Tutaj od razu drobna pochwała. Może to i przedpotopowe gówno, ale już umiało podpowiadać ulicę na podstawie kilku liter i to całkiem niegłupio. Wpisywanie odbywa się oczywiście za pomocą pokrętła, ale jest w miarę bezbolesne. Powiedziałbym, że jest nawet wygodniejszy i szybszy od niektórych współczesnych nawigacji. No dobra, to jedziemy z Odolan na Ursynów i zobaczmy, jak to wyjdzie. O! Jest! Działa! O, i on nam każe na przykład pojechać przez Włochy teraz. Tam, no jedziemy tak jak w 2007. Nie ma, że boli. In 100 meters, turn right. A, bo on w ogóle chce tamtędy jechać. O nie, i co teraz się stanie? Teraz będzie pół godziny przeliczał nową trasę. O kurwa, no i teraz wszystko przepadło. Ty, on w ogóle nie przelicza trasy. Właśnie to robi. Nie. O fuck. No i koniec kurwa nawigacji, bo przelicza trasę. O, coś pokazuje. Jakieś wskazówki. Nie wczytał na mapie, ale pokazuje jakieś wskazówki, żebym skręcił w lewo? Nie, na wprost. A potem w prawo, a potem w lewo. Jesus. Świetna jest ta nawigacja, ale... O, złapał! Jest! Boże, on nawet jest w stanie przeliczyć sobie trasę. I gdzie on mi każe zjechać? Każe mi dobrze zjechać? Dobrze mi każe zjechać. No, czyli oficjalnie wychodzi na to, że dojechaliśmy na tej przedpotopowej nawigacji. O, dojechaliśmy na tej przedpotopowej nawigacji z Odolan na Ken. Także można to docenić, bo tu jeszcze wie, gdzie jest. O dziwo, udało się. Szacuneczek. Nawet jako tako udało się odczytać z kreseczek na maleńkim ekraniku, gdzie jedziemy. Punkt dla starej elektroniki w Renault. Nawet jeśli przez 70% czasu nie działa. Skoro mowa już o niedziałającej elektronice, to nie mogę pominąć automatycznej klimy dwustrefowej. Ta zawiera kolejny, absolutnie rewelacyjny, przełomowy francuski patent. Jak masz dwie strefy z ustawianiem temperatury i trybem auto, to powinieneś mieć też dwa czujniki, prawda? Żeby to faktycznie działało, nie? No chyba tak powinno być. No, Francuzi mieli inne zdanie na ten temat. Pierdolnęli jeden jedyny czujniczek, a o tutaj na lewo od panelu sterującego. Brawo. Oczywiście, że temperatura powietrza z nawiewów tylko bardzo pobieżnie przypominała tą widoczną na ekraniku. Mon Dieu, Polaki znowu się przypiachdalają do szczegółów, kogo obchodzą jakieś cyferki na panelu klimatyzacji. Dobra, na tym nie koniec elektroniki. Sztosową opcją jest wskaźnik odciśnienia oleju. Otóż on nie tylko pokazuje ciśnienie oleju, ale też po odpaleniu przez 30 sekund jest wskaźnikiem poziomu oleju. Zajebiste. Właściciele Mercedesów jak zwierzęta sprawdzają bagnet pod maską, a Safrane samo ci pokazuje, ile ma. Poza tym zegary nie zasługują na jakieś wielkie rozwodzenie się. Ot, zwykłe, czytelne i nudne. Jest komputer pokładowy, może pokazać średnie spalanie i to w miarę wiarygodne, tylko nie wiem, czemu mi nie pokazywał. Chyba nie umiem go używać. No i pokazuje ustawienie skrzyni. To akurat ważne, bo wybierak ma paskudne luzy i często na przykład wydaje nam się, że już jest D, a tak naprawdę dalej jest N. Z elastycznych bajerów to jest jeszcze radio ze sterowaniem z kierownicy i zmieniarką CD. Tylko że ta zmieniarka to się oczywiście zjebała. Dzień jak co dzień. Dalej, tempomat. Działa jak w Dacia Duster, czyli najpierw trzeba go aktywować na tunelu środkowym, a dopiero potem można przyciskami ustawiać prędkość na kierownicy. Tymi po lewej, po prawej to z podpisami to którymś się wyłącza, ale nie pamiętam którym, bo wciskałem na ślepo. Ogólnie działa o dziwo bardzo miękko i przyzwoicie. Charakterystyczne, że po jego odpaleniu pedał gazu sam się porusza pod nogą, bo przepustnica jest na lince. Kontynuujemy kwestię bajerów. Z tyłu poza kratkami nawiewu mamy też oddzielną zapalniczkę i gniazdo do podłączania rzeczy, które w zasadzie też jest gniazdem zapalniczki. Takie no śmieszne czasy, kiedy zapalniczki samochodowe serio były używane głównie jako zapalniczki, a nie ładowarki. Przejdźmy do kwestii komfortu. Tu też nie obyło się bez elektryki oczywiście, a konkretnie elektrycznych przednich siedzeń z pamięcią. Zresztą regulacja to tam chuj. Zobaczcie, ile Francuzi najebali przycisków od pompowania. W zasadzie każdą sekcję siedzenia możesz sobie napompować. Dzieje się to niemiłosiernie wolno, ale i tak szacun. Co ciekawe, kiera jest już ustawiona ręcznie, a w starszych Safrane mogła być elektryczna. Tak, Francuzi zubażali safranki razem z biegiem produkcji. Świetny sposób na konkurowanie z markami premium, odejmowanie wyposażenia. To samo tyczy się tyłu. Wspominałem już chyba, że w starszych Safrane można tam było mieć elektryczną regulację, a tutaj już taki chuj. Zwykła kanapa. Za to miejsca na nogi i głowę jest naprawdę sporo. To po prostu bardzo wygodne auto. Ma także spory bagażnik, który można powiększyć składając kanapę oraz, uwaga, dwie gaśnice. Czyżby Francuzi sami nie ufali własnej elektryce? Pod maską znajdziemy silnik V6, jedyny z gamy benzyniaków, który nie był konstrukcji Volvo. Renault nazywało go 3.0, ale to chuj prawda. Tak samo jak zresztą 2.5. Realnie te silniki powinny mieć oznaczenie odpowiednio 2.9 i 2.4, ale Francuzi osrali zasady zaokrąglania liczb na rzecz lepiej brzmiących nazw handlowych. Ten motor był wspólnym przedsięwzięciem grupy PSA i Renault. Miał zastąpić przestarzałego, legendarnie dziwnego PRV. To klasyczne V6 z kątem rozwarcia 60 stopni w układzie DOHC z 24 zaworami. Wypluwało agresywne 190 koni mechanicznych, choć mogło więcej. Ale Francuzi specjalnie je zdusili, żeby mieściło się w jakichś tam bzdurnych francuskich normach podatkowych. Ogólnie to całkiem niezły motor, który przetrwał aż do 2010 roku, kiedy zabiły go normy emisji spalin. W ogóle mała dygresja. Wiecie, że to paskudne miejsce, w którym nagrywałem, znajduje się zaledwie około 6 km od Pałacu Kultury i Nauki? Jak się wyjdzie na tory, to widać wieżowce centrum. Ale wróćmy do tematu. Napęd na przednią oś. Nietypowo dla limuzyny, wręcz no nieprestiżowo. Kolejny powód, by sprzedaż nie była za dobra, ale to w sumie było tylko kontynuowanie kierunku wyznaczonego przez Renault kilka dekad wcześniej. Nawalali przednie napędy, kiedy jeszcze większość aut była pędzona na tył. Do tego w tym egzemplarzu znajdziemy czterobiegowy automat niemieckiej marki ZF. I tu zaczyna się historia o tym, dlaczego Safrane są takie tanie. Otóż Renault w instrukcji zapomniało napisać, że olej w skrzyni należy wymieniać. Wręcz uznali, podobnie do wielu innych producentów obecnie, że się go nie wymienia. Niestety, jeśli użytkownik stosował się do tych chujowych zaleceń, to efekt był opłakany. Na przykład taki jak tutaj. Pompa oleju w skrzyni zerżnięta o wiele wcześniej niż powinna i cała przekładnia wymagająca regeneracji. Właściciel tego Safrane kupił je za 4000 z małym okładem, a na regenerację skrzyni wywalił 6000. Głównym generatorem kosztów okazała się wspomniana pompa, którą obecnie trudno dostać, a jak jest, to jest w opór droga. To swoją drogą kolejna przywara Safrane i ogólnie starych Francuzów. Żabojady mają głęboko w dupie swoje starsze modele i z definicji brakuje do nich części. Poprawek wymagał jeszcze gaz, bo był założony po polsku, z reduktorem do mocy max 120 przy silniku, który ma 190. No i jeszcze coś tam jeszcze trzeba było poprawić, no i summa summarum doprowadzenie i tak niezłej safranki do stanu pełnej używalności kosztowało 8000 zł. A i tak nie oznacza to absolutnego braku problemów. Ot tajemnica, czemu te auta kosztują tyle co Polonezy Caro. Są drogie i upierdliwe w serwisie, a do tego lubią się spierdolić. Może nie non-stop, ale do królów niezawodności nie należą, zwłaszcza z taką ilością elektroniki starego typu. W ogóle warto wspomnieć, że Safrane miało też jedną bardzo ciekawą wersję. Było to biturbo, które wypluwało 262 konie. Kiedy jeszcze wszyscy w segmencie E do najmocniejszych odmian wsadzali V8, Renault nie miało takiego silnika, więc zrobiło to, co każdy domorosły tuner. Dojebało więcej turbo do ładowania. Do tego musieli założyć manualną skrzynię, bo nie istniały automaty, które dałoby się spiąć z silnikiem ustawionym poprzecznie i jednocześnie obsłużyć napęd na 4 koła. Tak, biturbo miało napęd na 4 koła. W efekcie powstało auto może i niezbyt bezawaryjne, ale za to kompletnie nieprestiżowe. Produkowano je tylko 2 lata, od 94 do 96 i powstało coś około 800 sztuk. Popyt na nie po prostu nie istniał. A jak to jeździ? Cóż, na fotelu kierowcy to jest po pierwsze komfort, po drugie komfort i po trzecie też komfort. Znalezienie idealnej pozycji jest banalne, wręcz powiedziałbym, że zakres regulacji jest zbyt srogi na moje chamskie gusta. Za chuj nie wiedziałem, jak ustawić pompowane elementy tak, żeby było idealnie. Najfajniej jest, jak już się ruszy. Po pierwsze, auto naprawdę spoko przyspiesza. Nie to, żeby zrywało asfalt, ale nawet jak na dzisiejsze normy nie należy do powolnych. O. Jest kickdown, mam nadzieję, że się nie blokuje. Nie trzeba za każdym razem kopać w kickdown, by przyspieszyć. Ogólnie ten silnik idzie już z niskich obrotów i jest bardzo elastyczny. Skrzynia jest odrobinę leniwa, ale biegi zmienia miękko i intuicyjnie. Układ kierowniczy? No właśnie, nie wiem jaki jest, ale to dobrze. To znaczy, że jest akurat taki, by ani nie zachwycać, ani nie wkurwiać. Po prostu działa. Nie mogę też nie docenić bardzo dobrego wyciszenia kabiny. Renault chwaliło się, że na nim nie oszczędzało i faktycznie w środku nawet przy dużej prędkości jest cicho. Cicho jak w dobrym współczesnym aucie segmentu D, co oznacza, że na lata 90. jest rewelacyjnie. Silnika w sumie prawie wcale nie słychać, więc jeśli liczyliście na słuchanie gangu V6, to niestety nie w tym aucie. Zawieszenie? Jak to we Francuzie. Miękkie i zestrojone przede wszystkim tak, byś mógł się zrelaksować w długiej trasie, a nie do zapierdalania po zakrętach. Aczkolwiek nie jest to też typ fury, która szoruje lusterkami na każdym wirażu. Jest już zauważalnie sztywniejsza od poprzednika, co dla odmiany czuć na dużych wertepach. O ile małe nierówności Safrane wybiera doskonale, tak zupełnie daje dupy na dziurach, bruku i studzienkach. Tam po prostu wali. No cóż, coś za coś. Podsumowując, Safrane to auto nudnawe z zewnątrz, ale za to w niskiej cenie oferujące dobre wyposażenie, komfort i osiągi. W bardzo niskiej cenie, no bo kosztuje tyle co Caro. Za to jest drogie i upierdliwe w utrzymaniu przez swoją awaryjność. No i nikt go niestety nie traktuje jak jacktimera, a Renault postarało się, żeby wszyscy uważali, że jeździsz Laguną. Za to w środku masz bariery takie jak syntezator mowy czy stara nawigacja, które są już pomnikami historii rozwoju elektroniki, więc w sumie doposażone Safrane są bardziej warte zachowania niż kolejne Caro w bazowej wersji. Kupujcie topowe odmiany Safrane póki są tanie i róbcie z nich jak timery, żeby przypominać ludziom o tym, jak Renault próbowało być premium, montując jednocześnie V6, gadający komputer i klamki z czarnego plastiku. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do zajrzenia na kanał Ziomeczka, którego ksywy nie umiem przeczytać, ale skomponował muzę do tego odcinka, oraz na stronę Bassdrivera, który ułożył i nagrał linię basu. Ja to tylko zremiksowałem i zrobiłem animację. Poza tym, tradycyjnie kupcie sobie wlepy z linku w opisie, albo nie kupcie, jak se chcecie. Póki działa Poczta Polska, sprzedaż też będzie trwać, także spokojnie. No i wbijajcie na moje sociale, to też linki macie w opisie. No i cóż, do zobaczenia za tydzień.